Radio Wnet, www.wnet.fm. Jak zwykle punktualnie 7:10, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w poranku Wnet. Już 17 października, ostatnie dni kampanii wyborczej, dzisiaj środa, jeszcze tylko czwartek, piątek i cisza wyborcza, przynajmniej przed pierwszą turą wyborów. Część osób liczy pewnie, że jeszcze 2 tygodnie będzie mogło walczyć o fotel prezydenta, wójta, burmistrza. My zaczynamy od razu od kampanii, bierzemy byka za rogi. Przy telefonie jest Marian Kowalski, kandydat na prezydenta Lublina, komitet wyborczy wyborców My z Lublina. Dzień dobry, panie kandydacie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Burzliwa ta kampania w Lublinie, nie tylko z powodu protestów w czasie Marszu Równości, ale także ze względu na debatę, która się odbyła w Lublinie. Debatę organizowała jedna z radiostacji, debata mocno okrojona. No tak, to było wczoraj. Wczoraj i słuchałem opowieści, bo to dość Dobrze. Symptomatyczne dla tego, jak działają media w Polsce. No tak, jedna z rozgłośni radiowych, która bardzo optuje za opozycją, a można powiedzieć, że czołowe gwiazdy dawnego składu telewizji publicznej tam codziennie gadają, jak to łamana jest demokracja w Polsce. Ta redakcja zorganizowała debatę kandydatów na prezydenta, a w miejscu należącym do miasta, w instytucji kultury. No i nie dopuszczono mnie do debaty, motywując to wcześniej w drodze mailowej tym, że oni sobie wybierają iluś kandydatów ze względów technicznych, że nie wszyscy występują, no ale jeden z kandydatów nie pojawił się, więc mieli wakat, a mimo to nie dopuścili mnie do debaty. No i podobny przypadek miał miejsce 4 lata temu. Ta sama stacja wówczas też mnie nie dopuściła. No oczywiście te ich gadki o obronie demokracji to są tylko okrągłe słówka. W gruncie rzeczy uprawiają tanią propagandę. Ile jest kandydatów na prezydenta Lublina? Zgłosiło się 6 osób. To niedużo. W porównaniu z Warszawą, gdzie jest 14 kandydatów. A no większe miasto, więcej osobowości. W Lublinie mamy sytuację taką, że obecny prezydent z Platformy Obywatelskiej wokół siebie skupił środowiska od skrajnej lewicy, które umieścił w instytucjach kultury, a i tutaj nie protestują przeciwko wycince drzew. Po dawnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, których też zainteresował współpracą ze sobą. Taki komitet wielobarwny, ale jednak pan prezydent miał ciężkie chwile, szczególnie jeżeli chodzi o jego zaplecze polityczne, które bardzo mocno go krytykowało za decyzję odmowną wobec organizacji Marszu Równości w Lublinie. No tak, jak się chce jechać na 2 koniach, to trzeba być huzarem węgierskim, a nie politykiem. Panu prezydentowi w tym momencie noga się powinęła, a mieszkańcy Lublina nie życzyli sobie tak zwanej parady równości i trzeba było specjalnie ściągnąć z Polski i ze świata rozmaite odwody, no i wywołać burdy uliczne, których nie pamiętałem od czasów stanu wojennego. Obrońcy Marszu Równości mówią, że stroną atakującą byli kontrmanifestanci z demonstracji zorganizowanej przez ONR, że to była ta grupa, która atakowała i prowokowała nie tylko uczestników Marszu Równości, ale także funkcjonariuszy policji. Ale zadajmy sobie filozoficzne pytanie. Czy rdzenni mieszkańcy Lublina mają prawo bronić swojego stylu życia przed inwazją z zewnątrz? I to prowadzono, no oczywiście przy ochronie policyjnej, no inaczej być nie może w naszym systemie prawnym. Ale jak mówię, mieszkańcy Lublina nie życzą sobie inwazji obcej takiej pseudoideologii. I to jeszcze przedtem propagandowo mieszkańcy Lublina byli obrażani. No po marszu, no już jesteśmy całkowicie zmieszani z błotem. Jak pan ocenia działania służb, działania policji? No ja muszę powiedzieć, mam bardzo krytyczny stosunek, bo nie ma równowagi pomiędzy tym, co policja robi w Warszawie z kodziarzami, a tym, co zrobiła w sobotę w Lublinie. Tutaj nie byłoby żadnych ataków na policję, gdyby, jak mówię, nie doszło do tej haniebnej inicjatywy, która, jak mówię, była tutaj do Lublina przywieziona z zewnątrz. To jest tak, że pana ogląd tego protestu to przypominało działania policji wobec Marszu Niepodległości chociażby z roku 2013?
Dokładnie były bardzo podobne. Ja zaznaczam, że i tak nie było jakiejś determinacji ze strony mieszkańców Lublina, ponieważ ten marsz mógł być skutecznie, powiedzmy, paraliżowany z bocznych uliczek. Tego nie było. Po prostu doszło do blokady. Nie było ataków na marsz, doszło do blokady, ale natychmiast została uruchomiona polewaczka, zostały uruchomione takie duże butle z gazem łzawiącym, więc to wywołało frustrację, tym bardziej, że do tego ataku doszło w miejscu, gdzie byli też przypadkowi przechodnie. Jest 6 kandydatów, jak już ustaliliśmy, na urząd prezydenta Lublina. Startuje przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. On się na tej debacie, która była okrojona, pojawił, czy nie wziął udziału? Nie. Zresztą niestety nasz kontrkandydat z Prawa i Sprawiedliwości raczej nie bierze udziału w żadnej debacie. Dlaczego? Nie mam pojęcia, to już proszę pytać pana kandydata. Dynamika jest taka, że są ostatnie dni. Sondaże wskazują, że być może w Lublinie obejdzie się w ogóle bez drugiej tury wyborów, że wygra pan prezydent Żuk od razu. No byłoby to bardzo złe, ponieważ Lublin jest miastem mocno skorumpowanym. Tutaj w zasadzie wokół ratusza są zainteresowane różne osoby i instytucje z różnych środowisk, starym układem. I powiem tak, Lublin jest miastem degradowanym, ponieważ bez przerwy trwają mniej lub bardziej sensowne budowy i przebudowy. Oczywiście po to, żeby był przepływ pieniądza. Miasto jest zadłużone na 1,5 miliarda złotych bez szans spłaty. No i powiem tak, to może dlatego, że ja podaję metodę spłaty, czyli uzyskanie reparacji od Niemiec, powoduje wściekłość lewicy i dużą niechęć do mnie. Był akt solidarności z wykluczeniem pana z debaty. Poseł Kukiz 15, pan Jakub Kulesza, opuścił debatę w zasadzie przed jej rozpoczęciem. Tak, jestem bardzo wdzięczny panu Kuleszy, który pokazał klasę. Zresztą nie ukrywam, że mimo że mam do projektu Kukiz stosunek bardzo krytyczny, to jednak pan Kulesza jest moim dawnym kolegą z UPR-u lubelskiego. Także myślę, że tutaj w pewnych momentach to czujemy dokładnie tak samo, gdy się dzieje niesprawiedliwość. Mówi pan, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie pokazuje się na debatach, że jest to kandydat słaby. Niektórzy mówią, że jest to element pewnego układu i ciągłości władzy w Lublinie, że jest to pewna cicha umowa między głównymi partiami politycznymi. No niestety to jest przykre, bo nie dość, że jak mówię, duża część dawnych radnych PiS przeszła na stronę Platformy, wprost do Platformy, inni stworzyli taki marionetkowy klub. To jeszcze ci radni Prawa i Sprawiedliwości oraz bliskie rodziny polityków Prawa i Sprawiedliwości lubelskich znajdują posady u pana Żuka z Platformy. Także w zasadzie nikomu się nie opłaca złamać tego starego układu. A komitet My z Lublina kogo reprezentuje? Jakie poglądy na miasto? To są ludzie, którzy, część osób to są jeszcze moi dawni znajomi z Unii Polityki Realnej. Są dwie osoby z Ruchu Narodowego, gdy byłem w Ruchu Narodowym. Pozostali to się otarli o Solidarną Polskę swego czasu, ale dziś to są osoby zupełnie bezpartyjne, prowadzące własną działalność gospodarczą oraz działające w radach dzielnic. Ale to jest tak, że Komitet My z Lublina ma jakieś ideowe zaplecze, jest jakiś fundament ideowy, który państwa spaja, czy to jest po prostu komitet, który chce dobrze dla Lublina i tyle? No to już jest spora idea, gdy chcemy dobrze dla Lublina, ale mamy dużą część naszego programu politycznego, z którą wszyscy kandydaci się zgadzają, na przykład nieprzyjmowanie uchodźców, reparacje od Niemiec, czy zakaz homopropagandy. Oprócz takich typowo gospodarczych, administracyjnych rozwiązań, to są, myślę, kluczowe polityczne postulaty, które jasno nas identyfikują jako prawicowy komitet. Był pan przez wiele miesięcy, w zasadzie wiele lat znany i związany z telewizją Idź Pod Prąd. Drogi przy okazji kampanii wyborczej się rozeszły. Jak to teraz wygląda? No zakończyłem współpracę z redakcją Idź Pod Prąd, ponieważ te wątki religijne w tym środowisku były tak silne, że ja już nie byłem w stanie dłużej godzić polityki, działalności publicystycznej z celami pozostałych osób, więc podziękowałem za współpracę i przed kampanią wyborczą uznałem za stosowne jednak nie korzystać ze wsparcia tego środowiska, skoro mamy inne cele życiowe. To jest tak, że drogi się rozeszły tylko ze względu na kwestie religijne czy też polityczne. To jest tak, że pan jakoś teraz będzie odchodził od programu, który prezentował pan na antenie tej platformy internetowej?
Znaczy jestem przeciwnikiem takiej spiskowej teorii świata, że jedni twierdzą, że wszystkiemu winni są Żydzi, inni, że protestanci, inni, że katolicy. Ja nie wchodzę w te buty. Taki rodzaj, powiedzmy sobie, kalkowania i znalezienia takiej złotej metody na uratowanie ludzkości jest po prostu złudny i środowisko, które, powiedzmy, zaczynało jako takie dosyć interesujące i personalnie, i politycznie, i w ogóle, i religijnie, no mocno się radykalizuje. Ja zupełnie nie zamierzam w to iść. Powstał nawet partia, ruch 11 listopada. Z tej partii też pan się wycofał? Tak, postanowiłem odejść, ponieważ, jak mówię, rozmaite zakulisowe gry, które promowały osoby należące do kościoła związanego z Idź Pod Prąd, a takie gierki personalne, utrącanie osób wartościowych, które nie były jednak zbyt podatne na te wątki religijne, no spowodowało to, że ja po prostu nie miałem brać dłużej ochoty w takiej, powiedzmy sobie, fasadowej inicjatywie uczestniczyć. Mówił pan, że w pana komitecie, z którego pan startuje na prezydenta, my z Lubina są osoby związane kiedyś z Ruchem Narodowym. Czy teraz po wyjściu z partii Ruch 11 listopada zamierza pan wrócić szerzej na tego głównego nurtu Ruchu Narodowego w polityce krajowej? No powiedzmy sobie, że to, co się nazywa Ruchem Narodowym, jest zarejestrowane w sądzie, no to mi jeszcze bardziej nie odpowiada niż kiedyś, bo to jest taka organizacja, gdzie się głosi jawnie jakieś prorosyjskie poglądy. Ja jestem, powiedzmy sobie, wielkim zwolennikiem prezydenta Trumpa i nie zamierzam odstąpić od jedynie słusznej drogi sojuszu Polski z prawicą amerykańską. Trochę jak Prawo i Sprawiedliwość, które również popiera działania obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Być może to jest jakaś droga także dla pana w tej admiracji dla USA i prezydenta Trumpa. Tylko ja powiem szczerze, ja popieram Donalda Trumpa jeszcze w czasie kampanii, jeszcze gdy były prawybory w Stanach Zjednoczonych. No niestety wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy sobie, wtedy wypowiadało się niezbyt politycznie, nie będę tego zgłębiał, ale dopóki w lubelskim Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do zmian personalnych, to na pewno nie będę chciał współpracować z tą organizacją, ponieważ, jak mówię, brak jest tam ideowości, więcej pragmatyzmu, ja na to nie idę. A kto w zasadzie dowodzi strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie? No pan Michałkiewicz jest to taki dawny działacz jeszcze opozycyjny, obecnie wiceminister resortu opieki społecznej i powiedzmy sobie, jest to człowiek bardzo taki skłonny do zgodnego współdziałania różnych ugrupowań w Lublinie, co powoduje, że osoby ideowe w Prawie i Sprawiedliwości nie mają miejsca. Jeszcze kwestie polityki międzynarodowej. Od tego już trochę żeśmy powiedzieli na temat Donalda Trumpa. Jak pan ocenia? Mieliśmy szczyt Trójmorza, mieliśmy dwie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA razem z tym słynnym zdjęciem z gabinetu owalnego. Myśli pan, że polski rząd obecnie na arenie międzynarodowej realizuje rację stanu Rzeczpospolitej? No ja bym chciał, żeby tak było i żeby to się udało. Ja ubolewam, że dopiero tak późno po objęciu funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa nasz prezydent się spotkał. Mam nadzieję, że będą te zaległości nadrobione. Jestem wielkim zwolennikiem tego Trójmorza. Ja to nazywam Nową Jagiellonią. Od wielu lat o tym pisałem i mówiłem. Tylko to musi być projekt jasno powiedziany, jak mówi Donald Trump. Przeciwko Rosji i Niemcom. Na pewno nie możemy tutaj flirtować ze wszystkimi dookoła, bo Polski nie stać na jakąś wielowektorowość. To się skończyło tragicznie w 1939 roku, taka wielowektorowość. Mówił pan, że w zasadzie nie jest pana wizja polityki obecnie, tej zagranicznej pewnie szczególnie, nie jest sprzeczna z polityką rządu, a przed wejściem do Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie najbardziej blokuje pana lokalny układ polityczny w województwie lubelskim i w samym Lublinie. To znaczy, że gdyby ten układ się zmienił, to widzi pan siebie w jakimś gronie zwolenników popierających czy aktywnych uczestników polityki Prawa i Sprawiedliwości? Ja dwukrotnie w życiu składałem deklarację przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy, gdy ta partia powstawała i pan prezydent Lech Kaczyński był w Lublinie, zakładano tę partię jeszcze nie jako prezydent. Ale wówczas deklaracje członkowskie przyjmował obecny członek Platformy Obywatelskiej. Drugi raz składałem zaraz po Smoleńsku. To okazało się, że grupa właśnie pana Michałkiewicza stwierdziła, że ja tutaj za bardzo jestem może ekspresyjny w różnych wydarzeniach, a nie salonowych, i uznali, że mogę ten, powiedzmy, wizerunek psuć. Ja oczywiście
bardziej sprzyjam obecnemu rządowi niż jakiemukolwiek poprzedniemu. No, brakuje mi Antoniego Macierewicza w tym rządzie i pani Szydło może w lepszej funkcji, ale na pewno nie chciałbym powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej czy postkomunistów. Marsz Niepodległości zbliża się nieuchronnie razem z bardzo ważną rocznicą, w zasadzie jedną z ważniejszych, czyli rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan w Warszawie będzie i weźmie udział w Marszu Niepodległości Ruchów Narodowych, czy może w tym organizowanym przez prezydenta i jakie będą pana kroki 11 listopada? No pewnie będę w Lublinie, no bo na Marsz Prezydencki to ja nie jestem żadną figurą, żeby jechać, natomiast z obecnym Ruchem Narodowym w czasie Marszów Niepodległości, no które na szczęście wreszcie są spokojne, nie tak jak wtedy, gdy na nich bywałem i nas atakowała policja rządzona przez Platformę, ale no nie bywam, ponieważ od 2-3 lat treści wygłaszane ze sceny po Marszu Niepodległości no zupełnie są wbrew moim poglądom. Tam jacyś nieroztropni młodziakowie opowiadają androny, co myślę bardzo źle służy polskiej sprawie. Czyli do Warszawy w setną rocznicę odzyskania niepodległości Marian Kowalski się nie wybiera? No nie, ja mieszkam w Lublinie, tutaj przypomnę, powstał pierwszy rząd lubelski, jeszcze zanim Piłsudski stworzył rząd w Warszawie, poparł rząd Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, także myślę, Lublinowi też trzeba oddać hołd, bo duży wkład w uzyskanie przez Polskę niepodległości Lublin ma i nie widzę powodu, żebym miał gdziekolwiek szukać jakiegoś, nie wiem, sposobu spędzania tego świątecznego, pięknego dnia. Chociaż rząd lubelski, rząd Moraczewskiego z punktu widzenia Ruchu Narodowego chyba nie jest najbardziej rządem, z którym trzeba utożsamiać. Tylko powiedzmy sobie szczerze, te idee, namiętności, klimaty, jakie 100 lat temu były, no tak czy inaczej był to rząd niepodległościowy i myślę sobie, że nie możemy jakiejkolwiek inicjatywy czy Korfantego, czy Witosa, czy Piłsudskiego, czy Dmowskiego, czy tutaj Lubelskiej krytykować. Wszyscy byli idealistami i ludźmi odważnymi. Oni po prostu walczyli o Polskę, a nie o niej gadali. Co będzie miarą sukcesów pana kampanii wyborczej? Jaki wynik za kilka dni, 21 października? No trudno im powiedzieć, w jakimś sondażu dostawałem 6% na początek, kwestia czy kampania wyborcza i powiedzmy poglądy przeze mnie wygłaszane, dość jednych może denerwujące, innych cieszące będą rzutować. Ja biorę udział w wszystkich debatach, prezentuję swoje poglądy, dzisiaj będzie konferencja prasowa kolejna i mówię jasno, polityka krajowa, światowa i lokalna się łączą, czyli reparacje od Niemiec, niewpuszczanie uchodźców, zakaz homopropagandy i oczywiście takie wolnorynkowe miejscowe rozstrzygnięcie. Przekażę pan komuś głosy w drugiej turze, o ile do takiej w Lublinie w ogóle dojdzie? Mam nadzieję, że dojdzie i poprę tego kandydata, który zobowiąże się do realizacji jak największej ilości punktów z mojego programu i zrobi to publicznie. Jeśli to oczywiście będzie, wiem, kto nie poprze. Jeżeli będzie to pan prezydent Żuk na przykład, to też pan na niego zagłosuje i będzie go popierał? Jeżeli pan prezydent Żuk poprze moje postulaty, jak mówi, to te polityczne, a nie powiedzmy z wywózka śmieci, czy takie techniczne. Mówię o konkretnych, czyli reparacje od Niemiec, zakaz homopropagandy i nie sprowadzanie uchodźców. Zrobi to na piśmie i publicznie przy dziennikarzach. I poda termin realizacji niektórych innych technicznych rzeczy. No to powiedzmy sobie, no ktoś będzie musiał się boksować ze swoim sumieniem. Ja będę miał czyste. Chcę jak najlepiej dla mieszkańców Lublina. Powiedział Marian Kowalski, kandydat na prezydenta Lublina, Komitet Wyborczy Wyborców My z Lublina. Dziękuję najmocniej. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Wnet, www.wnet.fm.